Witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Pac. Jestem kierownikiem Międzynarodowego Zespołu Naukowców, którzy badają, jak elity w Polsce i w Norwegii we wczesnym i pełnym średniowieczu legitymizowały swoją władzę. Kilka aspektów tego zagadnienia przedstawią Wam niektórzy członkowie naszego zespołu. Zapraszam na spotkanie z jednym z nich. Posłuchajcie, ale też lajkujcie, udostępniajcie, no i komentujcie. Jesteśmy ciekawi Waszych spostrzeżeń i Waszych pytań. Nazywam się Krzysztof Skwierczyński, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce. W naszym polsko-norweskim projekcie dotyczącym legitymizacji elit od około roku 1000 do 1300 chcemy przyglądać się elitom jako jednorodnej, może nie jednorodnej, ale jednej grupie skupiającej tych ludzi, którzy mają prestiż, władzę, znaczenie, darzone są szacunkiem, na który sobie członkowie elity zapracowali albo który po prostu wymusili. Niemniej jednak nie da się nie zauważyć, że ta elita jest wewnętrznie różnorodna. Dlatego chciałbym z niektórymi współpracownikami przyjrzeć się elitom kościelnym, elitom duchowym. Oczywiście wiemy, że elity duchowe są częścią elity danego kraju. Niemniej jednak z całą pewnością charakteryzują je cechy, których inni członkowie elit nie mają. Jeśli byśmy popatrzyli na państwo średniowieczne, to byłoby bardzo trudno rozróżnić i oddzielić struktury państwowe, polityczne od struktur kościelnych. A więc siłą rzeczy te elity współpracują. Niemniej jednak już od początku XI wieku ludzie kościoła, duchowieństwo zaczyna się wyodrębniać od całej reszty społeczeństwa, a więc także od innych przedstawicieli elit. Poza tym zwróćmy uwagę na kolejną cechę, która różni przedstawicieli elit świeckich, czyli na przykład władców, możnych, rycerzy od elit duchowych. Otóż swoją pozycję w ramach porządku świeckiego można dziedziczyć. Natomiast jeśli chodzi o urzędy kościelne, nie jest to już taka prosta sprawa. Mówię, że nie jest ona taka prosta, a nie jednoznaczna, z tego powodu, że Kościół aż do końca średniowiecza nie uporał się ze związkami kapłanów, najpierw jeszcze w XI wieku oficjalnymi małżeństwami. Znamy sytuację zarówno z Polski, jak i z Norwegii jeszcze z XIII wieku, kiedy synowie dziedziczą urzędy kościelne po ojcach. Ale generalnie od połowy XI wieku Kościół, a potem także społeczeństwo, zaczyna wymagać od elit kościelnych czystości i życia w celibacie. Kolejny ważny problem, któremu warto się przyjrzeć i spróbować odpowiedzieć na istotne pytanie, skąd się biorą elity. I tutaj przy odpowiedzi na to pytanie możemy wskazać kolejną ważną różnicę pomiędzy elitami świeckimi a elitami duchowymi. Otóż elity władzy mogą też być dziedziczone w jakimś sensie, nawet jeśli państwo diametralnie się zmieni. Mam tu na myśli oczywiście przyjęcie chrześcijaństwa w podobnym okresie przez Polskę i Norwegię, gdy władcy zostali ochrzczeni i elity świeckie były schrystianizowane. To były te same elity, które najpierw rządziły krajem, miały wpływy różnorakie w państwach, w monarchiach pogańskich, a następnie ci sami ludzie mogli stać się członkami elity chrześcijańskiej. Natomiast podobnej kariery, podobnej ewolucji oczywiście nie można wskazać na przykładzie kapłanów pogańskich, a potem kapłanów świeckich. Te elity musiały być wykształcone. W związku z tym elity kościelne, elity duchowe w Polsce i w średniowieczu i w Norwegii w średniowieczu, zwłaszcza na początku, przez 100 lat po chrystianizacji, były bardzo międzynarodowe, ponieważ na samym początku należało sprowadzić obcy kler. Myślę, że można tutaj
przywołać zjawisko, które z wielu z nas pamięta, zjawisko z początku lat 90. XX wieku, kiedy w Polsce pojawili się tak zwani ekspaci. Otóż gdy zmienił się ustrój, gdy zmieniła się gospodarka, różne koncerny zagraniczne wysyłały do Polski swoich przedstawicieli, którzy tworzyli wielkie sieci w Polsce. To byli bardzo często menadżerowie średniego szczebla, którzy we Francji czy w Niemczech nie zrobiliby dużej kariery. Natomiast gdy przyjeżdżali do Polski, tworzyli nową korporację, tworzyli jakieś przedsiębiorstwo i dzięki temu robili zawrotne kariery. Dlatego też na początku, po przyjęciu chrześcijaństwa do obu krajów, to znaczy do Polski i Norwegii, ale w ogóle także do krajów tych peryferyjnych, tej Europy, która była chrystianizowana około X-XI wieku, przybywali liczni cudzoziemcy. Ta międzynarodowa grupa wewnątrz miejscowej elity przyczyniała się do umiędzynarodowienia tej elity, przyczyniała się do przepływu idei, pomysłów, jakichś wynalazków charakterystycznych dla innych państw. I teraz, jeśli chodzi o tych ekspatów, czyli tych zagranicznych duchownych, którzy byli wykształceni, zaczynali oni pełnić różnorakie funkcje wewnątrz tej elity. Stawali się urzędnikami, dyplomatami i dopiero z czasem, gdy kraje się chrystianizowały, gdy też tak zwany lud zaczynał traktować chrześcijaństwo nie jak narzuconą religię, która wypiera ich dawniejsze wierzenia, tylko gdy chrześcijaństwo stało się dla nich rzeczywistością, to także elity duchowe, elity kościelne zaczęły być zasilane przez miejscową ludność. To jest też kolejna właśnie różnica pomiędzy elitami świeckimi i elitami duchowymi. Elity świeckie musiały wykształcić sobie najpierw tych swoich przedstawicieli, którzy stawali się potem członkami elity duchownej. Także elita duchowa czy duchowna nie jest jednorodna i była bardzo zróżnicowana. W jej łonie wyróżnić przede wszystkim trzeba hierarchię kościelną, czyli biskupów, arcybiskupów. I tutaj znowu przywołam taki przykład trochę współczesny. Otóż skoro mówimy o jednej elicie, która się składa z różnych elementów, z ludzi świeckich i duchowych, ponieważ państwo było takim organizmem, w którym nie da się oddzielić elementów duchowości, religijności od elementów polityki. Nie można wyobrazić sobie państwa, tutaj użyję współczesnego określenia, niepodległego w średniowieczu, czyli w jakimś sensie niezależnego, jeśli ono nie ma samodzielnej organizacji kościelnej. Na tym polegał wielki sukces Bolesława Chrobrego w 1000 roku, kiedy udało mu się zorganizować niezależną sieć biskupstw, czyli arcybiskupstwo i podległe mu biskupstwa, dlatego że w pewnym sensie zyskiwał niepodległość, używając współczesnego anachronicznego terminu. A więc skoro tak silna była i ważna pozycja biskupstw i arcybiskupstwa, to się urzeczy przywódcy tych jednostek organizacyjnych, biskupi, arcybiskupi stawali się siłą rzeczy jednymi z najważniejszych przedstawicieli, najbardziej wpływowych elity. Tyle tylko, że tutaj pojawia się takie rozdarcie i uzależnienie tej elity od czynników zewnętrznych. Z jednej strony Kościół w sensie politycznym daje niepodległość, z drugiej strony bardzo silnie łączy z papiestwem, ze stolicą apostolską i uzależnia od centralnej polityki Kościoła. W naszym grancie zajmujemy się okresem pełnego średniowiecza, czyli od przełomu X-XI do końca XIII wieku, a jest to okres niezwykle charakterystyczny, niezwykle ważny dla Kościoła, okres, kiedy dokonały się zmiany i reformy w łonie Kościoła, przede wszystkim reforma gregoriańska, która polegała na centralizacji władzy w stolicy apostolskiej. Ta centralizacja władzy przyczyniła się do uzależniania biskupów od papieża, a więc siłą rzeczy te elity kościelne musiały liczyć się także ze zdaniem stolicy apostolskiej.
Warto jeszcze na koniec wymienić instrumenty, elementy i narzędzia, dzięki którym elity duchowe mogły budować swój prestiż i mogły legitymizować się. Jednym z najważniejszych elementów, o których już wspominałem, jest czystość. Otóż jest to ta grupa, cały kler, nie tylko kapłani, biskupi, lecz także mnisi, cała ta grupa jest to ta warstwa społeczna, którą wyróżnia czystość. Oni nie zakładają rodzin i wyróżniają się w ten sposób od całej reszty społeczeństwa. To już jest jeden z elementów, który buduje odrębność duchownych, a jednocześnie wzbudza szacunek i podziw społeczeństwa. Jeśli chodzi o kapłanów i przede wszystkim biskupów, nie możemy zapominać o sakrze, o wyświęceniu. Otóż biskup namaszczany był w trakcie konsekracji tym samym olejem, którym namaszczany był król. A więc widać było, jak przywódca diecezji, jak silna jest jego religijna i sakralna legitymizacja. Poza tym w ciągu kolejnych okresów tego czasu, który nas interesuje, czyli w XII, w XIII wieku, prestiż elity kościelnej wzrastał, dlatego że coraz częściej biskupami i arcybiskupami zostawali przedstawiciele miejscowych rodów możnych. Czyli na początku kościoły polski i norweski musiały posiłkować się zagranicznymi duchownymi, zagranicznymi kadrami, a potem to miejscowe elity już schrystianizowane zaczynały dostarczać kandydatów na najwyższe stanowiska. Polski biskup, który pochodzi z polskiej rodziny, albo norweski biskup pochodzący z norweskiego rodu, siłą rzeczy angażuje się w różnorakie działania polityczne. Bardzo często sam ma pokusę, żeby stworzyć władztwo terytorialne, żeby wybijać swoją monetę i w ten sposób zamanifestować swoje znaczenie i wagę swojego urzędu. Biskupi oraz inni przedstawiciele elit duchowych byli przez społeczeństwo postrzegani w całym tym okresie w sposób sakralny, a jednocześnie patrzono na ich funkcję polityczną. Na początku tego okresu, czyli w XI, jeszcze na początku XII wieku, elity kościelne były niemal całkowicie zależne od elit świeckich, przede wszystkim od władcy. To władca decydował, kto będzie biskupem, kto będzie mógł zrobić karierę kościelną, który z biskupów będzie bliskim współpracownikiem, urzędnikiem książęcym czy królewskim. Pod koniec okresu, którym zajmujemy się w ramach polsko-norweskiego grantu, pod koniec tego okresu to duchowni, przedstawiciele elit, czyli biskupi, zaczynają zyskiwać przewagę. I na przykład w Polsce w dobie rozbicia dzielnicowego biskupi, którzy wcześniej byli podporządkowani władcom, teraz stają się arbitrami i rozjemcami problemów wewnątrzdynastycznych. I to te elity kościelne czasami wręcz decydują o tym, kto obejmie tron. Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii w latach 1000-1300. Tak nazwaliśmy nasz projekt badawczy, finansowany z funduszy norweskich, a realizowany wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo. Nasz zespół badawczy, składający się z kilkunastu naukowców, zajmuje się dwoma krajami z peryferii średniowiecznej Europy Łacińskiej, Polską i Norwegią, w okresie od XI do XIII wieku. Interesuje nas jeden, ale bardzo ważny aspekt tych państw – elity, a więc władcy, możni, biskupi, instytucje kościelne. Badamy to, w jaki sposób ci, którzy mieli władzę, pokazywali, że na nią zasługują, że lepiej ich jej nie pozbawiać. Badamy dwa kraje, peryferyjne kraje, ale mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do lepszego zrozumienia, czym były elity średniowiecznej Europy. Jesteśmy naukowcami, więc nasz projekt skończymy grubą książką, kilkoma innymi publikacjami, ale już teraz możecie śledzić postępy naszych badań na naszej stronie internetowej, a także na naszych profilach na Facebooku i Instagramie. Szukajcie też wiadomości na nasz temat
na portalu wczesnośredniowiecze.pl. Do zobaczenia.